Kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zrobię slajma z przepisu z YouTube'a, nie z książki Slimebook. Więc do tego slajma będzie nam potrzebny, jak oczywiście, klej. Będzie nam potrzebny jakiś pojemniczek, coś do mieszania. Uwaga, taki piasek kinetyczny, pianka do golenia. Mam tutaj obok. I jeszcze możemy dodatkowo wziąć sobie jakieś różne kolorowe brokaty. Ja mam takie naprawdę różne kolory. Ale będę próbować dobrać tak, żeby pasowały do tego naszego slajma. Więc przejdziemy do robienia slajma. Aha, jeszcze jedno. Chciałam Was przeprosić, że długo nie było filmiku. Niestety nie miałam czasu, były święta, a teraz są ferie, więc będę miała dużo czasu do nagrania dla Was tego filmu, więc przechodzimy do robienia slajma. Więc uwaga, najpierw wlewamy klej. Leję klej. Dobra, tyle starczy spokojnie dla mnie. Dajecie tyle kleju, ile po prostu chcecie slajma. Ja sobie go przemieszam, bo zawsze lubię mieszać klej, nie wiem dlaczego, ale po prostu fajnie jest gęsty taki klej. No i teraz dodajemy nasz piasek kinetyczny. Pokażę Wam, jak on się zachowuje. Tutaj mi wpadł jakiś inny kolor, bo mam ich jeszcze więcej. Ale wybrałam niebieski, bo jest taki ładny, błękitny. No i dobra, schowam go już. I na razie w sumie dodam tyle tego. No i mieszam. On później będzie miał niebieski kolor, w zależności jaki kolor chcecie slajma. Jeżeli macie na przykład zwykły brązowy piasek kinetyczny, to możecie dać jakiś barwnik. No i będziecie mieli... Mam złe przeczucie, że dałam za dużo piasku, więc dałam dosłownie kropelkę kleju. Dobra, tyle wystarczy. Po prostu jak ostatnio testowałam ten przepis, to dałam za dużo kleju, znaczy za dużo piasku i było go za dużo. I był twardy. Więc teraz dodajemy do tego naszego, tej masy na razie, dodajemy piankę do golenia. Dobra, dodałam piankę do golenia, więc teraz mieszam. Jak widzicie, od razu robi się to jak slime. I naprawdę sama zastanawiam się, jak to działa, że to od razu się zamienia na slajma. Wyciągam go i mamy tutaj slajma takiego. Na razie trzeba go wyrobić, więc zaraz do Was wracam, jak go wyrobię, bo to chwilę może potrwać. Dobra, więc mam już tutaj slajma. On już się trochę błyszczy, bo w moim piasku kinetycznym był brokat, ale chcę dodać brokatu więcej, więc dodam białego brokatu troszkę. Zrobię taką mieszankę. Troszkę dodam niebieskiego. Muszę sobie odkręcić, to się szybciej nasypie. O! Tyle. I na koniec, żeby się ten slajm naprawdę ładnie błyszczał, to dodam do niego jeszcze troszeczkę srebrnego. Bardzo ładnie to wygląda na żywo. Czekajcie, zbliżę Wam trochę. Więc mamy tutaj już slajma i wygląda to ładnie. Teraz sobie to tak rozmieszam. To fajnie wygląda. No i teraz muszę to wszystko ładnie wymieszać. Slajm zachowuje się bardzo fajnie, tak jak slajm prawdziwy bez... I każdy chyba już zauważył, więc nie muszę w sumie to mówić, bo to jest oczywiste, ale jednak Wam powiem, gdyby ktoś... nie zważam na to uwagi, ten slime jest faktycznie bez aktywatora. Ja nie miałam aktywatora i szukałam właśnie na internecie przepisów ze slime'em bez aktywatora, no i znalazłam. Mi się ogólnie bardzo podoba, bo jest taki... Naprawdę zachowuje się jak slime, a nie czuć tych grudek jakby od piasku. Więc to jest bardzo dziwne. Mam tutaj jeszcze troszkę tego, więc wyciągnę sobie
trochę tego. I jeszcze to chwilę się tym pobawię. Piszcie, czy Wam się podoba ten slime. Jeżeli tak, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Możecie zostawić dzwoneczek, bo moje filmy wpadają na kanał bardzo niesystematycznie, muszę się przyznać. Dodaję po prostu, jak mam czas nagrać ten film i wtedy dodaję. A tak to, no, nie mam czasu, to wtedy po prostu nie ma filmu. Ale staram się myśleć o tym, żeby były te filmy. No i tak wygląda nasz gotowy slime. Myślę, że jest bardzo ładny. Szczela, jeżeli się zrobi bąbelki. No i moim zdaniem oceniam go takie 4 na 5, bo mógłby być jeszcze bardziej miękki, chociaż nie narzekam, bo pamiętajcie, że musicie naprawdę dobre proporcje wybrać, jeżeli chodzi o piasek kinetyczny. Lepiej dać go mniej na początku do kleju, niż dać go za dużo od razu i później będzie za twardy. Dobra. Dobra, chciałam Wam jeszcze pokazać mojego poprzedniego slime'a, a właściwie to poprzednie. Ma dość taki swój brązowy kolor, ale niezbyt mi się podoba, bo są tu pomieszane różowy z zielonym. On był na początku mega twardy, a teraz jest mięciutki. I zaraz Wam pokażę, w sumie to teraz Wam pokażę już, bo tutaj mam jeszcze złoty brokat. Złoty i zielony najbardziej. On się naprawdę dobrze rozciąga i zaraz Wam pokażę z bardziej wysokości. Dobra, macie tutaj wyżej tego slajma. Tak, jest, no, naprawdę jest duży i jest fajny, bo nie jest za miękki i nie jest za twardy, czyli taki jest po prostu naprawdę idealny. Więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, jak już mówiłam, zasubskrybujcie. No i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Pa! Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, sorki. Za niedługo powinien wpaść na kanał, bo będę za niedługo nagrywać specjal z okazji, tak wiem, to śmiesznie brzmi, ale z okazji 10 subskrypcji. Mam nadzieję, że będzie to się coraz powiększać, coraz bardziej powiększać i będzie Was coraz więcej. I mam nadzieję, że podobają Wam się moje filmy. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby napisać to w komentarzu. I możecie również pisać swoje pomysły na odcinki, bo ja nie zawsze mam pomysł. Na przykład na ten specjal to w ogóle nie miałam pomysłu, no ale teraz pomyślałam o jednej rzeczy i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc jeszcze raz żegnam się z Wami.